21 listopada pierwszy konkurs Pucharu Świata w Lingenthal. Nie możesz się już doczekać z taką? Tak, nie mogę się już doczekać. Proszę Państwa, troszkę innej konwencji niż dotychczas, ale chciałbym Was serdecznie przywitać wszystkich, którzy na dzisiejszą naszą konferencję prasową przyjechali. W końcu z tej konwencji będziecie Państwo przeprowadzać wywiady z zawodnikami. Nie będzie części oficjalnej. Proszę o korzystanie z czasu. Z jakimi nadziejami, oczekiwaniami przystępujesz do realizowania tego swoich zadań? Sezonu. Jest tu cztery skoki, są mistrzostwa świata w lotach, a więc te imprezy, na których nie wygrałeś, bo masz już medale i mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich, złoto oczywiście i puchar świata, kryształowa kula, a są imprezy, na których nie udało ci się stanąć na podium. Na razie. Ten sezon rzeczywiście może nie będzie taką główną imprezą, jaką są mistrzostwa świata na czas fantastycznym, czy igrzyska olimpijskie, ale będą mistrzostwa świata w latach, tak jak wspomniano, i będzie tu jeszcze skości, będą zawody Pucharu Świata w Zakopanem i Wiśle, czyli na naszej ziemi. No i tak naprawdę jakby sezon nie różni się niczym od poprzednich sezonów. Tutaj ja jakby się skupiam tylko na swojej pracy, na tym, żeby oddawać jak najlepsze skoki w każdych zawodach, niezależnie jakiej są ranki. Każdy skok jest dla mnie ważny, każdy skok daje mi dużo, dużo przyjemności, dużo radości i chcę, żeby on był właśnie jak najlepszy. Dlatego postaram się po prostu zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby ten sezon był dla mnie satysfakcjonujący, a dla widzów przyjemny dla oka. Powiedz, początek przygotowań był taki sobie, jak sam powiedziałeś, ale już ten koniec, treningi w Oberstdorfie, wróciłeś z nich bardzo zadowolony, bo skoki były całkiem dobre. Tak, to lato było dla mnie takim, może nie trudne, ale z dużym bagażem doświadczeń. Jakich? Jakby kończę przygotowania. Też z cierpliwością, też z innym poglądem na pewne sytuacje. Natomiast cieszę się, że właśnie po różnych perypetiach i z techniką przez w ciągu tego lata, gdzie miałem po prostu pewne problemy, pod koniec udało się jakby zdiagnozować wszystkie problemy i też większość z nich poprawić, zniwelować. Dlatego to ostatnie zgrupowanie w Oberowie dało mi naprawdę dużo takie poczucie dużej pewności, dużej stabilizacji i przyjemności w tym, co robię. Tego potrzebowałem i cieszę się, że właśnie to udało się zrobić na tych kilka tygodni przed startem. To dobrze, że na pierwsze zawody do Klingenthal pojedziecie prosto z Polski, że nie trzeba będzie już nigdzie wyjeżdżać, skakać za granicą. Po prostu czy tutaj macie warunki tak, do trenowania, czy to w porównaniu z innymi sezonami, czy to jest dobrze, że z Polski od razu pojedziecie do Klingenthal? Tak, to mamy w Polsce dobre obiekty do trenowania. No szkoda, że nie ma w Zakopanem skoczni normalnej, na której można by też sobie spokojnie przedeszlifować pewne elementy. Natomiast jest skocznia w Szczyrku, jest skocznia w Wiśle. To są dobre obiekty, bardzo, bardzo wymagające technicznie i można na nich naprawdę wiele rzeczy poprawić, wiele rzeczy ustabilizować. Nie trzeba wyjeżdżać za granicę, nie trzeba szukać na siłę obiektu, zwłaszcza z torem lodowym, zwłaszcza ze śniegiem, bo w ostatnich latach jakby też zobaczyliśmy, że nie ma jakby dużej różnicy, nie zmienia się w ogóle skakanie pomiędzy właśnie torami lodowymi a torami ceramicznymi. Można sobie bez śmiało po prostu przechodzić z jednych na drugie i nie tracąc przy tym żadnych, nie tracąc przy tym nic w technice. W ogóle nic nie zmieniając. Jak duża jest rywalizacja w polskiej reprezentacji, taka jakiej ty nie pamiętasz, bo kandydatów na te 7 miejsc na pierwszego konkursu jest sporo.
jest spora rywalizacja, ale to też pokazują po prostu zawody krajowe, prawda? Gdzie jest bardzo wysoki poziom, gdzie no, tak naprawdę do ostatniego skoku ważą się po prostu losy czy mistrzostwa Polski, czy nawet jakiegoś memoriału, czy innych krajowych zawodów. To jest właśnie taka sytuacja, na którą wszyscy czekali, na którą bardzo ciężko pracowaliśmy przez wiele lat, prawda? Żeby ten poziom właśnie wybudować jak najwyżej, żeby było duże zaplecze. Bo różnie bywa, niektórzy zawodnicy łapią kontuzję, niektórzy mają słabsze momenty i wtedy można po prostu wystawić kogoś innego, który będzie walczył, który będzie zdobywał medale czy dobre punkty, prawda? Fajnie, ja się cieszę, że jest z kim skakać, jest z kim trenować i jest z kim walczyć. Dopiero konkursy pokażą, jak jesteś przygotowany do tego sezonu, czy już możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Że teraz mogę powiedzieć śmiało, że jestem tak super przygotowany, że normalnie rozniosę wszystko i wszystkich, a przyjdzie konkurs i wtedy zobaczymy. Czuję się naprawdę dobrze przygotowany. Wiem, że solidnie przepracowałem lato, mam takie poczucie właśnie dobrej pracy, dobrze zrobionej pracy, ale zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Ja jestem naprawdę dobrej myśli. Kamil, ja chciałbym, żeby już dzisiaj na przykład startował, ale chcę, żeby ci dobrze jeszcze jest. Dobrze jest troszkę czasu, bo dzisiaj mnie trochę pomęczycie. Ale czy są jeszcze takie rzeczy, które chcesz się poprawować, czy ta forma już jest taka, jakbyś chciał na początek? Jest taka, jakbym chciał, tak. Można oczywiście jeszcze pewne elementy sobie może nie dopracować, ale tak utrwalić. Natomiast uważam, że na ten moment nie brakuje mi niczego. Mogę sobie iść na zawody i to jest właśnie takie poczucie, jakie chciałem mieć. Jakie chciałbym mieć zawsze przed każdym rozpoczęciem sezonu. Kamilu? Czy patrzysz na przykład, jakie wyniki miał Severin Freund w miastach Niemiec, czy jakoś w ogóle na tej fali? Szczerze powiem, nie mam pojęcia i nie wiem, czy takowe się odbyły w ogóle. Ale właśnie tego nauczyłem się w ostatnich latach, żeby zwracać uwagę bardziej na siebie, patrzeć na siebie, nie na innych zawodników, skupiać się na tym, co ja mam zrobić, co ja chcę osiągnąć. To jest też dla mnie klucz do dobrego skakania. Dziękuję. Kamilu, wiesz czemu zmieniłeś swoją pozycję dojazdową? Czy z jakich błędów to wynikało? Czy to właściwie z błędów, czy z kontuzji? Nie ma jednej definicji, skąd to się bierze. No, czasami różnie bywa. Wystarczy zmienić po prostu, nie wiem, ustawienie pozycji o centymetr i zmienia się całkowicie czucie, prawda? No tak po prostu wyszło. Koniec końców dobrze, cieszę się, że udało mi się znaleźć taką pozycję, która jest dla mnie najbardziej komfortowa i z której jakby oddaję dobre skoki. Czujesz próg, tak? Czuję. Dobrze. Panie Kamilu, chciałem zapytać o tą nieprzewidywalność skoków. To jest konkurencja, w której oddaje Pan mnóstwo skoków, daje Pan mnóstwo pracy, a czasami coś się potrafi rozregulować o ułamek sekundy. Wszystko trzeba to składać od nowa. Czy to jest piękne w tej dyscyplinie właśnie, czy to jest uciążliwe? Myślę, że to jest może nie piękne, ale to jest fajne. To jest pozytywne, bo jakby przez to ta dyscyplina jest nieprzewidywalna i trudno jakby założyć od razu z góry, kto może wygrać w zawodach, kto może po prostu coś... Oczywiście są faworyci, którzy zawsze czy zazwyczaj skaczą dobrze, ale nie ma jakby 100% zwycięzcy przed konkursem. Kamil, odejdziemy na chwilkę od spraw techniki. Wy zaczynacie za kilka dni sezon, ale rok kalendarzowy się kończy. Czy miałbyś jakiegoś kandydata do tytułu sportowca roku w naszym kraju już dzisiaj? Oj, chyba jeszcze nie. Nie wiem, czy jest na bieżąco ze sprawą na przykład Agnieszki Radwańskiej, która ostatnio odniosła... Tak, jestem na bieżąco. Gratuluję jej, bo uważam, że w końcu dziewczyny Właśnie i stąd też moje pytanie kolejne. W
tam w zeszłym roku, w sezonie 2014 odniosłeś wielkie sukcesy sportowe, wizerunkowe. Jesteście często porównywani razem z Agnieszką, bo jesteście wielkimi sportowcami, jednymi z najlepszych w kraju, jeżeli nie najlepszymi. Czy nie boli Cię troszeczkę to, że tenisiści, mając na myśli zarobki, są tak sowicie opłacani, a skoczkowie mają już nieco gorzej w tym względzie? Nie boli. Nie masz tym żadnego kłopotu? Nie mam z tym żadnego. Dzięki. Dobrze. Sławek jesteś? Tak, aczkolwiek może to lato nie było tak udane pod względem wynikowym, natomiast pod względem pracy, jaką wykonałem, pod względem doświadczeń, jakie zebrałem, najbardziej mogę uważać to lato za bardzo udane. I w tym momencie jestem na takim etapie i też w takiej sytuacji, która jest dla mnie bardzo komfortowa, jestem w dobrej dyspozycji, tak uważam, tego jestem do tego przekonany. Jakby pozwala mi z takim spokojem sobie czekać teraz na pierwsze starty, na pierwsze konkursy i spokojnie po prostu sobie się do nich przygotowywać. Aczkolwiek powiedział, że u Ciebie zazwyczaj bywało takie historie, że im gorsze lato, to lepsze lato. Oby miał rację. A czy przed tym sezonem były jakieś wprowadzone nowinki techniczne? Wiemy, że każdy sezon wprowadza coś nowego. Nie. Ten sezon nie był bardzo oficjalny, jeżeli chodzi o nowinki techniczne. Oczywiście sztab szkoleniowy cały czas nad tym pracuje nad nowymi rozwiązaniami, nad czymś, co można doskonalić. Ale nie ma jakichś takich drastycznych. Na ten moment przepisy dosyć mocno ograniczają wprowadzanie nowych zmian. Czy prowadzenie jakichś zmian. Skupiamy się bardziej na tym, co można poprawić w tym, co już jest. Wiemy, że w tym sezonie zawodnik ma mieć sprawdzony kombinezon już przed skokiem. Jak to oceniasz na pomysł? Oceniam go bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. Mieliśmy okazję doświadczyć tej kontroli w sezonie letnim. Ja bardzo sobie to chwalę. Uważam, że to w dużym stopniu ograniczy manipulację, ograniczy takie oszukiwanie. A kto na takich manipulacjach zazwyczaj zyskiwał? Każdy, kto manipulował. Może tam nie wyraża informacji od kolegów, ale koledzy powiedzani, że to jest tutaj możliwe, nie? Tak, uważam, że najbardziej. Poziom ruchu jest wyższy, poziom dyscypliny w danym kraju jest wyższy. Każdy zawodnik musi się bardziej starać, musi więcej pracować, żeby swój poziom podnosić. Dla mnie jest to najbardziej motywujące. Ale czy tym satysfakcjonuje, że tak właśnie jest. Jakie będą najważniejsze wydarzenia? Na pewno rozpoczęcie będzie największym takim wydarzeniem, najbardziej takim oczekiwanym wydarzeniem. Ale będą też jeszcze sąsiada, bo tak będzie można wyskoczyć i będą zawody połowy świata zachowane. Czy to nie jest żadna informacja, która interesuje się dosyć dawno? Zatanie jak najbardziej jest tym, co chciałbym robić, że chciałbym się zajmować. Ja jestem zdania, że powietrze to jest moje. Dobrze się czuję w powietrzu, uwielbiam latać i to chcę. Tak, natomiast samodzielny pierwszy lot szybowcowy już odbyłem jakieś 3 albo 4 lata temu. Natomiast miniony weekend mieć pokazy, by więcej polatać, oczywiście z instruktorem, ale już tak więcej, bardziej samodzielnie. Czy no, na razie aż tak daleko nie wybiegłem, bo to jest pierwsze, co zrobić w instrukcji. Tak, uważam, że ludzie, którzy są odpowiedzialni za modernizację, za utrzymanie w stanie.
podejmą się do tego zadania. Mieli się skakać, trenować, przede wszystkim, żeby ten obiekt był po cichu, a nie rozpaczny. Można i do tego Państwa nie wiem, ale wydaje mi się, że tak naprawdę dyspozycja zawodnika może się zmienić w przeciągu końcówkę lata. Śmiało, że bardzo udano. Ostatnio poprosiłem o jakieś szóste miejsce przy pełnej obsadzie słowa, i też to, co się później działo po ostatnim dostawku, to dzisiaj że bardzo solidnie i to daje mi to wreszcie. Taki nie taka.